Hejka, ja jestem Maja i dziękuję, że tutaj jesteś. Dzisiaj będzie mój pierwszy wrap-up. Wrap-up, czyli po prostu czytelnicze podsumowanie sierpnia, czyli co przeczytałam w tym miesiącu. Myślę, że już właśnie tego zdania przynajmniej nie trzeba będzie tłumaczyć. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych robót za oknem, może jeszcze domknę. I na wstępie jeszcze tylko szybko zaznaczę, sorki jak coś za ten kadr, wiem, że mam dużo przestrzeni nad głową i jest słabsza jakość, ale jakoś naturalnie po prostu szybko zaczęłam nagrywać przednią kamerką i po prostu tak. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś szczególnie przeszkadzało. Chyba wszystko jest już zrozumiałe, więc mogę zaczynać. Pierwszą książką, którą przeczytałam w sierpniu, jest książka Sztuka kobiecości Anety Borowiec i Beaty Wróbel. I tak, od razu tutaj powiem, jeżeli ktoś myśli, że to jest jakiś poradnik, nie. Jest to książka z dziedziny nauk społecznych, psychologicznych i tytuł jej jest też może trochę mylny. Ja bym osobiście wybrała inny tytuł, bo tutaj książka nie mówi nam, nie wiem, jak być kobiecą, czy jak być kobietą. Nie jest też przeznaczona tylko i wyłącznie do kobiet, aczkolwiek na kobietach skupia się najbardziej. Natomiast ona mówi głównie o takich kwestiach, słuchajcie, bardziej zdrowotnych, psychologicznych, co z czego wynika, gdzie co może mieć swoją przyczynę, co wynika z naszych jakichś takich, wiecie, zachowań, uczuć pierwotnych, co jest w naszej po prostu naturze ludzkiej. Różne takie właśnie zagadnienia porusza i jest napisana cała w postaci dialogu. Po prostu Aneta Borowiec jest autorką tej książki i ona przeprowadza jakby rozmowę z Beatą Wróbel, która jest ginekologiem, seksuologiem, a raczej no, ginekolożką, seksuolożką. I właśnie cała książka jest zbudowana na dialogu, że Aneta Borowiec jawi się jako właśnie osoba, która mogłaby mieć różne pytania do tej właśnie ginekolog. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo takie ciekawe, przystępne, fajne rozwiązanie, bo możemy naprawdę mieć wrażenie, jakby ta ginekolog rozmawiała po prostu z kimś, kto jest tych tematów ciekawy. Także nie macie takich, wiecie, podanych jakichś suchych informacji, tylko jest właśnie to zrobione w sposób bardzo ciekawy. Może się by wydawać niekiedy chaotycznie, bo te wszystkie jakby dialogi, czy to tej autorki, czy to tej lekarki, nie są jakby wszystkie stricte spójnie ze sobą połączone. Głównie to jest po prostu taka luźna rozmowa. Oczywiście w tej książce są rozdziały, jest ona podzielona na rozdziały, typu właśnie ciało, relacje i tak dalej. No ale tak jak mówię, no, cała książka jest prowadzona w takiej narracji dialogowej. I powiem Wam, ja osobiście mam takie uprzedzenia do poradników, więc dlatego tutaj tak chcę podkreślić, że właśnie to nie jest poradnik, bo ta książka nam nie mówi jak żyć i tak dalej, tylko mówi praktycznie po prostu fakty z medycznego punktu widzenia. Oczywiście znajdują się w tej książce subiektywne opinie tej ginekolożki, ale wiecie, no... Wydaje mi się, że jest to po prostu super książka, jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć o sobie samych, również jeżeli mamy partnera, który chciałby się czegoś dowiedzieć bardziej o po prostu o naszej relacji, bo autorka tutaj, bardziej ta ginekolog, też bardzo podkreśla, jak ważna jest rozmowa ogólnie w naszym życiu, w życiu czy zawodowym, czy prywatnym, ale głównie tutaj się skupia na relacjach z osobami dla nas bliskimi. Jak ważna jest rozmowa, a jak wiele ludzi nie potrafi rozmawiać. Też jak wielu ludzi tak naprawdę nie wie, co jest normalne i co z czego wynika. I to naprawdę to się nie tyczy tylko młodych ludzi, ale też naprawdę dojrzałych, starszych ludzi, którzy potem no niestety żyją w nieszczęściu, żyją we frustracji, bo tak naprawdę no męczą się, czy sami ze sobą, czy właśnie wzajemnie w jakiejś relacji, bo najzwyczajniej w świecie nie wiedzą, jak sobie pomóc. I właśnie ta książka daje nam nie tyle co rady, ale po prostu takie kwestie też z medycznego punktu widzenia, to jacy, czy ze właśnie z takiego psychologicznego, społecznego i wydaje mi się, że naprawdę kupę osób o tym nie wie, bo jakby wiedziało, to o wiele więcej by było kobiet, które byłyby po prostu szczęśliwsze, które by prowadziły zdrowe relacje.
No i no, taka jest prawda. No, niestety widzicie, no, Polska jest krajem, który na przykład w Europie ma największy odsetek kobiet, które umierają na raka szyjki macicy. I na przykład lekarze ze Skandynawii przyjeżdżają do Polski, żeby po prostu zobaczyć tego raka w zaawansowanym stadium, bo po prostu na Skandynawii jest tak mało przypadków właśnie kobiet, które mają już właśnie zaawansowany stan tego raka, że nie są w stanie nawet, wiecie, no, go zobaczyć czy uczyć się na nim, prawda? Może źle to brzmi, ale po prostu, żeby go zobaczyć i jakoś wyciągnąć z tego jakieś tam naukowe wnioski. Dlatego no właśnie przyjeżdżają do Polski i no to wszystko świadczy o tym, jak mała jest niestety też no świadomość naszego społeczeństwa, kobiet o sobie samych, o tym jak ważne jest zdrowie, jak ważne jest też badanie regularne, czy chodzenie właśnie do ginekologa, jak ważne też jest no nawet wiecie, taka samoświadomość i nazewnictwo, bo jak wiele kobiet tak naprawdę nie nazywa swoich intymnych narządów tak, jak one powinny się nazywać, prawda? Jak mało kobiet idzie do lekarza, do ginekologa i nazywa te części ciała tak, jak powinny być nazywane. Najczęściej właśnie tak, jak tutaj ta Beata Wróbel mówi, najczęściej te kobiety spuszczają wzrok, mówi, że boli je tam. Jakby wiecie, no to jest ich ciało, ich sfera, też piękna, intymna, a jakby no nie potrafią jej nazwać, żeby powiedzieć to właśnie bez krępacji, bez wstydu, jakby to było coś zupełnie normalnego. Dlatego wydaje mi się, że takie tematy no, powinny przestać być niekiedy tematami tabu. Nie chodzi mi tutaj, żeby pójść ze skrajności w skrajność, bo uważam, że teraz to się idzie trochę w nie tą stronę, że zamiast, żeby takie rozmowy po prostu stały się normalne, takie ludzkie i żeby nie robić z tego nie wiadomo czego, tylko właśnie, żeby było to normalne, to teraz się robi w drugą stronę, żeby wiecie, ta seksualność i wszystko było wszędzie tak pompowane, ale no niestety z tej złej strony, z tej gorszej, która nie uczy, a tylko praktycznie, nie wiem, co robi, no po prostu negatywne rzeczy robi praktycznie. I zamiast właśnie powodować, żeby świat szedł w kierunku takiej otwartości i wolności właśnie pod kątem samoświadomości i zdrowotności po prostu i takiego dobra, to się, mam wrażenie, że emanuje właśnie taką wolnością, żeby pokazywać w pełnej krasie piersi kobiece na Instagramie, a nie żeby te kobiety poszły do ginekologa i po prostu się zbadały. No, skrajności niestety. Uważam, że ogólnie ta książka byłaby super prezentem dla młodego człowieka, no głównie raczej młodej dziewczyny, no bo no ten tytuł wiadomo i sama ta okładka powoduje, że raczej nie dalibyśmy jej na prezent nastoletniemu chłopakowi. Ale mówię Wam, no jak najbardziej zachęcam po prostu do obdarowania tą książką bliskich dla nas kobiet. Po prostu, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli jedna kobieta wyciągnie coś z tej książki, po prostu cokolwiek, nawet coś małego, co osobiście w jej życiu, w jej przestrzeni jej pomoże, to już jest po prostu coś, prawda? To już jest mały sukces i jakaś tam, wiecie, mała cegiełka szczęścia, że tak powiem metaforycznie. Dlatego mówię, no ja skończyłam tą książkę i miałam takie bardzo, bardzo chęć obdarowania tą książką właśnie bliskich mi kobiet i jak na razie tam mama powiedziała, że pożyczy od mojej siostry, a ja obdarowałam po prostu moją siostrę właśnie też egzemplarzem tej książki. Dlatego no ja bardzo polecam, a jeżeli ktoś też tak samo jak ja, nie wiem, krępuje się do podejść do półek po prostu o właśnie takiej tematyce, co jest głupie, po prostu głupie, bo to jest bardzo naturalne i to jest tematyka też naszej cielesności, naszej natury, ale to już mogłabym po prostu powtarzać, to niech się nie krępuje, niech po prostu podejdzie, niech znajdzie pozycję dla siebie wartościową. Wiem, że teraz, no, wydaje mi się, że trudno znaleźć tego typu wartościowe pozycje, bo właśnie ja też się tego obawiałam, bo w wielu książkach niestety jest pisane wszystko to samo. Bardzo często jest to właśnie tak ujęte w sposób komercyjny, kontrowersyjny. Wszystko musi być niestety poprawne, czy to politycznie. Mało jest, wydaje mi się, nie wiem, ale gdzieś tam wydaje mi się, że może być mniej takich pozycji, gdzie na przykład autorzy czy lekarze, z których
którymi są właśnie rozmowy prowadzone, tak jak w tej książce, są po prostu szczerzy, autentyczni i nie boją się też powiedzieć tego, co naprawdę myślą i swoich wartości. A taka wydaje mi się, że jest Beata Wróbel. A że właśnie jej wartości też bardzo są bliskie moim wartościom, no to też dlatego gdzieś ta książka stała się dla mnie bliska i tak do mnie trafiła. No wiadomo, że nie trafi do każdego, ale ja osobiście bardzo polecam. Drugą książką, którą przeczytałam w sierpniu, to już książka z gatunku klasyki, literatury klasycznej, to portret Doriana Graya, Oscara Wilda. Ja powiem Wam, żeby Wam mniej więcej stresić tą książkę i nie spoilerować, bo ona jest stosunkowo krótka i ja na przykład usłyszałam tej książki takie streszczenie, które mi w sumie zaspoilerowało całą tą książkę. W sensie, no bo ona po prostu o tym jest, ale ja nie chcę mówić, jeżeli jeszcze nie wiecie. Po prostu historia opowiada o młodzieńcu, Dorianie Grayu, którego ogólnie akcja dzieje się w XX wieku w Londynie, gdzie wiecie, jest arystokracja, są hrabiny, hrabowie, księżne, no i jest właśnie ten młodzieniec Dorian Gray, który jest obdarzony niezwykłą urodą, każdy się nim właśnie zachwyca pod względem fizycznym. No po prostu on podobno, tak wiecie, oczarowuje. Gdzie się nie pojawi, to każdy tylko na niego patrzy i się zachwyca właśnie jego urodą. Kolejnym bohaterem jest też malarz, który decyduje się malować portret Doriana Graya i jest bardzo nim zafascynowany. Właśnie Dorian jawi się jako taka jego, wiecie, muza, taka bardzo artystyczna inspiracja. I kolejną główną postacią jest hrabia Harry albo Henryk, bo właśnie to jest tak dziwnie tłumaczone, bo z jednej strony mamy spolszczenie na Henryk, a mówią do niego też Harry. No więc wybierzcie, co wolicie. W każdym razie właśnie jest też hrabia Henryk, który ma bardzo ciekawe takie moralne rozważania. Bardzo często są to gorzkie moralne rozważania, które nie do końca nam mogą pasować. No one są takie bardziej życiowe, ale ujęte w sposób bardzo taki właśnie szary, pesymistyczny. I on też jawi się jako osoba, która może mieć bardzo duży wpływ właśnie na młode osoby ze świeżym umysłem, które jeszcze pewnych takich wartości czy motywacji życiowych nie mają w pełni ukształtowanych. I on wydaje mi się, że właśnie może być, wiecie, takim kimś, kto gdzieś w te meandry umysłowe pokieruje, ale raczej w te właśnie dosyć nieodpowiednie meandry pokieruje. I ogólnie tyle o bohaterach i po prostu cała książka opowiada o właśnie Dorianie i o jego przemianie głównie po prostu wewnętrznej, o jaki on się staje na skutek podjętych przez niego decyzji, tego właśnie, co jest dla niego w życiu ważne, to jakie ma myśli, jakimi ludźmi się otacza, właśnie jakie ma te życiowe motywacje, to cała książka po prostu pokazuje jego jakby właśnie duchową przemianę i pokazuje to, jak dzieli się dusza, jak dzieli się ciało. Co w tej książce mi się bardzo podobało, to posłowie. Na naprawdę kilkanaście stron, może więcej, jest napisane właśnie na końcu posłowie jakiegoś literaturoznawcy, już Wam powiem imię, nazwisko, z szacunku, Tomasza Kaliściaka. Jest napisane całe posłowie jakby tłumaczące to dzieło, przybliżające nam historię Oscara Wilda, tamtejszych czasów, tamtejszego społeczeństwa, kultury, realiów, które właśnie panowały w tamtych czasach. I to bardzo też mi dało jakby inną perspektywę patrzenia na całą tą książkę, po prostu. Bo i wydaje mi się po prostu po skończeniu tego, to miałam taką myśl, że normalnie takie posłowie powinny być w każdej książce, bo normalnie da się inaczej odbierać daną książkę po właśnie przeczytaniu takiego posłowia. Bo gdy już sobie przybliżymy pewne realia i pewną historię, która właśnie jest, jakby kryje się pod tą treścią, pod tymi bohaterami, to naprawdę możemy zupełnie inaczej spojrzeć na tą książkę i ją właśnie bardziej dogłębnie zrozumieć, tak wiecie, przeanalizować. Dlatego finalnie po posłowiu mi się ta książka podobała. Na pewno jest to niesamowite, że wiecie, początkowo portret Doriana Graya był wydawany gdzieś w kioskach, te pierwsze rozdziały były napisane po prostu w gazetach i sprzedawane w kioskach w tamtych czasach, a po ponad stu kilkudziesięciu latach jest ona, widzicie, no wydawnictwo Vesper,
może być na naszych półkach, czyli no, o czymś to jednak świadczy, że wiecie, no, pamięć o tym pisarzu i jego dzieła po prostu gdzieś nie zniknęły, nie wymarły. A też wydaje mi się, że dużo w tej książce można znaleźć po prostu też ze współczesnego świata i to, jak wiele ludzi teraz też patrzy na siebie przez pryzmat po prostu powierzchowny, przez pryzmat właśnie wyglądu, przez taki właśnie, że może się wydawać, że teraz właśnie świat bardziej patrzy na siebie pod kątem zewnętrznym, a nie wewnętrznym, uogólniając, ale tak, także no jak najbardziej jest ta powieść nadal aktualna. Kolejną książką, którą przeczytałam, to książka Tylko przetrwaj noc, tę jazdę przeżyje tylko jedno z nich, Riley Sagera. Czyli moja trzecia książka tego twórcy, thriller, dzieje się w latach 91. w college'u i mamy akcję pomiędzy, głównie to mamy historię głównej bohaterki Charlie, która mieszka ze swoją współlokatorką Maddie. Czy ona ma Maddie? Maddie. Akurat otworzyłam na imieniu. One są takimi przyjaciółkami kontrastowymi, bo Charlie jest bardziej taka nieśmiała, ona lubi być zamknięta praktycznie sama ze sobą, bardzo lubi filmy, najczęściej ucieka właśnie ze świata rzeczywistego w ten fikcyjny, wyobrażeniowy, filmowy. Ma chłopaka Robiego. Normalnie na początku tutaj, na początku książki, na pierwszych stronach powinno być wypisane. Główni bohaterowie. Ten. Nawet w tych krótkich. W każdym razie ma chłopaka Robiego, który też ją właśnie wspiera, jest matematykiem, bardzo wydaje się właśnie taki współczujący, dobry i tak dalej. No tylko, że dzieje się pewna rzecz. Na początku książki występuje takie duże wydarzenie, to nie będzie spoiler, bo to jest jakby, o tym jest cała książka, po prostu ginie przyjaciółka Charlie, czyli ta przyjaciółka Maddie. Ginie z rąk mordercy, który już parę lat grasuje jakby na tym kampusie i już zabił po prostu kilka ofiar. Maddie jest kolejną z jego ofiar, a Charlie po prostu zaczyna obwiniać się właśnie o śmierć tej swojej przyjaciółki. Z racji też tego, że wcześniej zginęli jej rodzice w wypadku, kilka lat wcześniej, i ona właśnie uciekła w taki świat filmowy z racji tego, żeby poradzić sobie właśnie z tą traumą po stracie rodziców, no to gdy jeszcze ginie jej przyjaciółka, to ona po prostu, no jej życie wywraca się do góry nogami, ona jeszcze bardziej, wiecie, żyje właśnie, no traumą, ona po prostu żyje traumą. I decyduje się rzucić studia i po prostu wrócić do swojego rodzinnego domu, w którym mieszka babcia. Więc szuka podwózki, żeby ktoś po prostu ją podrzucił do tego domu, no a to nie będzie taka krótka podwózka, no bo mieszka 6 godzin od tego koledżu. Ale znajduje pewnego chłopaka, Josha, który jest, wiecie, wysportowany, przystojny i tak dalej oczywiście, który właśnie jedzie w tamtą stronę, jedzie trochę dalej, ale też, że może ją podrzucić. No i mimo tego, że wszędzie, wiecie, na tym kampusie są ogłoszenia, żeby uważać na nieznajomych i też ta Charlie ma pewne jakby znaki ostrzegawcze, no to i tak po godzinie 21 ona wsiada z nim do samochodu. I tak się rozpoczyna cała fabuła, tak się rozpoczyna akcja, bo głównie właśnie ta książka dzieje się po prostu w samochodzie w nocy i mamy akcję tylko podczas jednej nocy. No i powiem Wam tak, jak ja już czytałam tą książkę, to ona fabularnie mi się podobała najmniej spośród tych trzech. Ja też pierwszy raz przewidziałam niektóre rzeczy, niektóre właśnie wątki, co mi się jeszcze jakby no, w tych poprzednich dwóch książkach Riley Sagera nie zdarzyło. Więc ja ogólnie czytając już miałam takie, no średnio mi się ta książka będzie podobała. Ale słuchajcie, no trzy ostatnie strony mają coś w sobie tak niespodziewanego i oryginalnego, mają taki pomysł, że to mi wywróciło trochę całą fabułę do góry nogami. Że jak finalnie skończyłam tą książkę po tych właśnie trzech ostatnich stronach, to miałam takie kurcze, że teraz to już, no to jest ciężko, żeby ocenić tą książkę. Bo z jednej strony średnio mi się ją czytało, w sensie pod kątem takim, wiecie, gdzieś jakiegoś poczucia niepokoju, takiej fascynacji tą historią, ale po skończeniu, no kurczę, koniec jest bardzo oryginalny, bardzo ciekawy i po prostu jawi nam, i po prostu trochę nam pokazuje tą fabułę w innym świetle.
Dlatego finalnie, no polecam tą książkę, finalnie jest ciekawa, naprawdę, w ogóle Ryan Sager ma naprawdę ciekawe pomysły, dlatego też właśnie jestem ciekawa, jak już sięgnę po jego książkę, która mi dzisiaj przyszła, po książkę Ocalałe, czyli jego jakby wcześniejsza książka, która była wydana w 2017 roku, a że chcę przeczytać wszystkie, które on wydał w Polsce, a ma ich 5, no to właśnie też niedługo się za Ocalałe zabiorę. No. Kolejna książka, którą przeczytałam, to nawet nie wiem, jak nazwać gatunek. To jest literatura piękna? Sprawdzę to. Zanim wystygnie kawa, to Shikazu Kawaguchi. Taka dosyć wydaje mi się znana teraz pozycja, albo przynajmniej mi się tak wydaje. Słuchajcie, no ja do tej książki troszkę miałam takie ciut większe oczekiwania, bo bardzo mi się spodobała jej fabuła, czyli mamy właśnie kawiarnię, taką gdzieś tam w podziemiach, która w sumie nie dopuszcza do siebie światła dziennego. Są jakieś, wiecie, lampeczki poszczególne, tylko parę stolików. I tam mamy taki wyjątkowy stolik, który pozwala nam przenieść się w czasie. Ale mamy bardzo dużo zasad, zanim będziemy mogli to zrobić. Przede wszystkim to też nie możemy zmienić teraźniejszości. Także mimo tego, że się przeniesiemy w tą przeszłość, to nie możemy w ogóle zmienić biegu po prostu wydarzeń teraźniejszych. No i też możemy się spotkać tylko z osobami, które już były w tej kawiarni. No więc mamy sporo wytycznych. I ogólnie książka dzieli się na takie cztery rozdziały, opowiadania o bohaterach, które ogólnie są w całej książce, także to nie są jakby oddzielne opowiadania, ale na przykład jedno opowiadanie bardziej się skupia na tym bohaterze, drugie na tym, trzecie na tym, no i tak dalej. Aż do czwartego. Tak. No i powiem Wam finalnie, no ta książka jest w porządku. Ale ona mi szybko gdzieś z pamięci już dosyć uleciała i też uleci, bo widzicie, no nie mam żadnego znacznika, a to jest też wyjątkowe, bo no z reguły jak już jakieś zdanie coś mi da, chociaż mi się spodoba, to ja od razu zaznaczam. A no wydaje mi się, że jak po literaturze pięknej, a tak mi się wydaje, że taki jest gatunek tej książki, no to właśnie no tym bardziej miło by było po prostu zastać jakieś takie, wiecie, ładne zdania. No tutaj dla mnie ich niestety nie było i też sama fabuła dla mnie była, kurczę, no powiem Wam, taka w porządku, jakby nic specjalnego. Parę rzeczy mi tam nie pasowało, parę rzeczy się nie wyjaśniło, a chciałabym, żeby się wyjaśniły, a właśnie byłam ciekawa. Parę rzeczy może było, na pewno jedna taka rzecz, gdzie sądziłam, że mógłby autor na przykład skupić się na już takim jednym wątku i nie dodawać takiego drugiego. Najbardziej ogólnie podobało mi się opowiadanie Mąż i żona bodajże, tak, czyli drugie opowiadanie. To ono mnie no troszkę tak, wiecie, chwyciło, było mi tak, no troszkę tak mnie wzruszyło, ale jednakże łzy nie uroniłam. No. A ogólnie, co ciekawe, ta książka jest na podstawie sztuki. I na bazie tej sztuki powstała ta powieść i też powstała ekranizacja. Także akurat to jest ciekawe. No, książka w porządku, ale no średnio do mnie trafiła. Kolejna książka natomiast bardzo do mnie trafiła i jest bardzo inna. Kobyła, po prostu kobyła, słuchajcie. To jest książka myśli, które zmieniły świat, teoria względności, Albert Einstein. I już Wam mówię twórców, Carl Wilkinson i James Weston Lewis. I słuchajcie, ja może sobie ją tutaj na barek postawię jakoś. Mogę nawet, o, tak będzie lepiej. I słuchajcie, ta książka, ja ogólnie mam taki czas, że bardzo chciałam czytać książki z literatury dziecięcej. No i gdzieś tam się zagłębiłam, wiecie, w poszukiwania. No i znalazłam właśnie taki cykl książek myśli, które zmieniły świat. Właśnie mamy trzy wydane. Jedna, pierwsza była właśnie, jest o Albercie Einsteinie. Druga bodajże o wielkich filozofach, a trzecia o teorii ewolucji, o Darwinie. No więc się zdecydowałam kupić tą pierwszą i słuchajcie, no ta pozycja jest super i osobiście to chyba ona jest tylko dlatego w literaturze dziecięcej z racji tego, że po prostu ma taki format i ma obrazki.
I tyle. Ona nie jest w żadnym stopniu infantylna. Ona nie jest dziecięco napisana. Słuchajcie, uważam, że dorośli będą mieli problem zrozumieć te rzeczy i będą musieli jakby, wiecie, uruchomić szare komórki, żeby w ogóle to zrozumieć, te różne teorie, żeby je przyswoić, żeby je sobie zwizualizować. No dziecko wydaje mi się samo z siebie, nie wiem, czy by to zrozumiało, aczkolwiek no mówię, ja dla mnie na plus, no bo ja ją kupiłam dla siebie. Jeżeli chcielibyśmy dać dziecku na prezent tą książkę, no to wydaje mi się, że musielibyśmy po pierwsze albo z dzieckiem usiąść i jakby przeanalizować razem z nim tą książkę, albo najpierw, żebyśmy my z nią usiedli i spróbowali ją zrozumieć, a potem z dzieckiem. Albo na przykład, wiecie, żeby razem z dzieckiem robić jakieś takie, próbować wizualizować te teorie, wiecie, fizycznie. Tak jak ja to robiłam z moim chłopakiem, staraliśmy się zrozumieć pewną teorię i normalnie, wiecie, ja stałam w jednym kącie pokoju, on w drugim, udawaliśmy, że pędzimy prawie z prędkością światła, ogólnie i tak staraliśmy się rozpinić pewną teorię. Jak dla mnie książka, no bardzo wartościowa, naprawdę bardzo, jest to dla mnie niesamowite, że słuchajcie, no my żyjemy, no dookoła nas dzieją się te rzeczy, prawda, no codziennie mamy styczność ze światłem, codziennie mamy styczność z siłą przyciągania, z grawitacją, a jakby tak mało o tym wiemy, a po prostu mało o tym wiemy, bo pewnie mało osób jest tam w stanie to w przystępny sposób przedstawić w interesujący, taki zrozumiały. Ja, jeżeli Was właśnie choć trochę ciekawi, jakby otaczający nas świat pod kątem może i właśnie fizycznym, ja Wam bardzo polecam, bo ta książka naprawdę mi pozwoliła pewne elementy choć trochę tak zaczerpnąć, zrozumieć, ale też jakby, no ja mam ochotę na inne książki o takiej tematyce. Dlatego też właśnie bardzo chcę przeczytać Kwantechizm Andrzeja Dragana, Kwantechizm 2.0. Już zresztą też przeczytałam kiedyś 30 stron i bardzo mi się ta książka podobała. Jest super też właśnie, ma takie super akcenty humorystyczne. I on tam pisał o rzeczach, które ja najpierw jakby przeczytałam w tej książce, tylko w tej książce miałam to ujęte właśnie w taki sposób, że wiecie, mogłam właśnie się zatrzymać, zastanowić, a jakbym najpierw sięgnęła po książkę Andrzeja Dragana, to mogłabym mieć takie, najpierw wiecie, że kurczę, o czym on pisze, a tak to miałam takie wow, że w ogóle, że wiecie, że już coś minimalnie, ale coś wiem na ten temat. Też dała mi pewną taką iskrę do rozkminienia pewnych rzeczy i na przykład tu też sobie na kartkach zapisałam jakby cytaty, które jakby wymyśliłam. Sobie wymyśliłam właśnie takie cytaty. Może one pewnie są już wymyślone, ale no ja wcześniej nie słyszałam, więc ja uważam, że wiecie, u mnie w mojej głowie ja na to wpadłam po prostu. No, to tak jak bodajże Arystoteles, nie chcę teraz popełnić gafy, powiedział, wiem, że nic nie wiem, to ja właśnie wpadłam na to, że ja nie wiem, czego nie wiem. I może to jest bardzo proste, ale ja się w to bardzo zagłębiłam i też tutaj mam taki bardziej rozszerzony cytat tego, bo gdy wiemy, czego nie wiemy, to możemy docenić to, co już wiemy i mieć świadomość tego, czego nie wiemy. A wiecie, świadomość też tego, czego nie wiemy, wiecie co, nie wiem, czy nawet się w to zagłębię, czy Wam próbować to wytłumaczyć, bo ja czytając tą książkę, ja to bardzo, bardzo to czułam. Po prostu posiadana wiedza na dany temat daje nam świadomość niewiedzy. I ja po prostu czytając tą książkę, to miałam, dlatego mnie naszła taka myśl, bo miałam problem tego typu, że ja bardzo zadawałam takie pytania bardzo często typu, ale dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Bo też nie wiedziałam tego, czego naukowcy nie wiedzą, co jakby dzisiejsza nauka wie, nad czym jeszcze muszą popracować, no, wiadomo, nad wieloma rzeczami, ale nad czym, na czym właśnie opiera się jakby dzisiejsza wiedza o świecie pod kątem fizycznym, rozumiecie? Ja o tym nie wiedziałam, dlatego czytając to, można byłoby mi napisać niemalże wszystko, ja bym aha, no bo praktycznie nic z zakresu fizyki nie wiedziałam. A wiecie, a jak się już wie co nieco o danej dziedzinie i wie, czego się nie wie, to o wiele bardziej można docenić właśnie to, jak nagle, nie wiem, coś zostanie odkryte,
albo no po prostu, że wiecie, możemy też wiedzieć, że na przykład tego jeszcze nie wiedzą. Z racji tego, że możemy właśnie mieć świadomość tego, czego nie wiemy, to możemy bardziej właśnie się w te tematy, wiecie, zagłębić i wiedzieć, gdzie szukać. Rozumiecie? Mam nadzieję, że o co mi chodzi. No i też na przykład jak zostanie coś odkryte, takiego wiecie, na przykład z zakresu fizyki, coś bardzo takiego diametralnie zmieniającego na przykład nasz świat, to dla wielu osób wydaje mi się, że może być to takie, aha, jakby, to na przykład już o tym nie wiedzieli, bo na przykład ja nie wiedziałam, że jakby teraz naukowcy pracują nad tym i badacze i to by bardzo możliwe, że pozwoliło nam odpowiedzieć na pytanie tak naprawdę, jak powstał świat i mogłoby przybliżyć nam właśnie proces jakby powstania całego jakby świata, istnienia Ziemi. No to właśnie badacze pracują nad tym, jak połączyć teorię względności Einsteina z teorią mechaniki kwantowej, czyli z tym, co jakby, czyli to, co jest duże, połączyć z tym, co jest małe. I czy Wam to coś mówi? Szapoba, jak coś mówi. Mi jakby nie mówiło i ja jakby nawet nie wiedziałam, że wiecie, że jakby te teorie nawet, nie wiem, że są tak jakby oddzielnie, że one jeszcze, wiecie, nie są połączone i że to jest tak ważna rzecz, tak diametralna, że to by mogła po prostu zmienić w ogóle też oblicze, wiecie, nauki, a też przede wszystkim naszej wiedzy. A jak o tym nie wiemy, na jakim jakby etapie jesteśmy, to potem jak możemy docenić to, co zostanie odkryte? Dobrze, tyle, bo się rozgadałam na ten temat. No i co? I ostatnia książka, o której będzie krótko, to przeczytałam Ruthwell pod kluczem. No i co? No thriller. O nim się już nie będę rozgadywała, bo będzie albo jest już Ridlock a propos tej książki. Ogólnie historia domu, niani, morderstwa i próby jakby zrozumienia tego, co się stało i czy ta niania jest winna, czy niewinna. Mi się ogólnie ta książka średnio podobała. Średnio, wręcz tak... Miałam wrażenie, że po prostu jest napisane, że wiele elementów jest w niej napisane na siłę, żeby tylko była groza. A tak naprawdę... Czy to jest satysfakcjonujące zakończenie i satysfakcjonująca książka i taka super? No dla mnie niestety nie. Ale może komuś się spodoba. Ja zapraszam na Ridlocka, a teraz już skończyłam. Tak, więc to by było na tyle z rapapa, wrapapa, rupapa, rapapa. Koniec podsumowania czytelniczego sierpnia. Ja w tym momencie jeszcze, no w sierpniu już nie skończę, ale zabieram się za kontynuowanie. O, mam tyle, słuchajcie. Już prawie będę kończyła Harry'ego Pottera po angielsku. Się cieszę Wam bardzo, się cieszę. No a tyle. A w tym momencie mi pozostaje podziękować Wam za to, że byliście. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Pa, pa!